Odpowiedz na 10 pytań. Kiedy wykonuje się test stymulacji syntetyczną kortykotropiną? Test stymulacji z syntetyczną kortykotropiną wykonuje się celem oceny rezerwy nadnerczowej w przypadku diagnostyki niedoczynności kory nadnerczy oraz diagnostyki hormonalnej nieklasycznego przerostu kory nadnerczy. Test ten pozwala wykluczyć pierwotną niedoczynność kory nadnerczy, czyli chorobę Addisona. Kiedy wykonuje się test hamowania deksametazonem? Test hamowania deksametazonem służy do diagnostyki przyczyn hiperkortyzolemii, czyli nadmiernego wydzielaniem kortykosterydów przez korę nadnerczy. Gdy przyczyną hiperkortyzolemii jest choroba nadnerczy, wówczas mówi się o zespole kuszynga. Hiperkortyzolemia może być również spowodowana przewlekłym stosowaniem kortykosterydów. Wyróżnia się test hamowania małą dawką deksametazonu, zwany też testem nocnego hamowania deksametazonem i klasyczny test hamowania deksametazonem według LIDLEA. Test hamowania małą dawką deksametazonu jest badaniem przesiewowym, przydatnym w diagnostyce przyczyn zespołu Cushinga. Polega na doustnym przyjęciu najczęściej 1 mg deksametazonu przed snem i pomiarze stężenia kortyzolów. Surowicy następnego dnia na czczo. W prawidłowych warunkach deksametazon powinien spowodować zahamowanie wydzielania kortyzolu. Kiedy wykonuje się test odwodnieniowy? Test odwodnieniowy, czyli test zdolności zagęszczania moczu, jest badaniem służącym ocenie funkcji wydzielniczej nerek. To nieskomplikowane badanie dostarcza wielu cennych wskazówek na temat wydolności aparatu filtracyjnego. Test ten jest bardzo prosty do wykonania: pacjent nic nie pije przez określony czas. W normie w takiej sytuacji powinno dojść do zagęszczenia moczu. Utrata zdolności zagęszczania moczu może być wczesnym sygnałem ostrzegawczym, świadczącym między innymi o rozwijającej się skrycie niewydolności nerek czy o chorobach śródmiąższowych nerek. Jest to również ważne badanie w diagnostyce moczówki prostej. Kiedy wykonuje się test wazopresynowy, Test wazopresynowy różnicuje moczówkę prostą centralną i nerkową. Pod koniec testu odwodnieniowego podaje się desmopresynę. W moczówce prostej centralnej, w której brakuje wazopresyny, podanie związku o praktycznie tym samym działaniu spowoduje polepszenie funkcji zagęszczania moczu i poprawę parametrów. W moczówce prostej nerkowej wazopresyna jest prawidłowo wytwarzana więc podanie jej syntetycznego odpowiednika nic nie zmieni ze względu na uszkodzenie występujące w nerkach, parametry pozostaną takie same. Kiedy wykonuje się test z metoklopramidem? Metoklopramid jest lekiem, który pobudza wydzielanie prolaktyny. Prawidłową reakcją organizmu na podanie leku powinien być wzrost stężenia prolaktyny od 2 do 6 razy w stosunku do stężenia prolaktyny przed podaniem leku. Badanie to wykonujemy w celu dalszej diagnostyki przyczyn hiperprolaktynemii. Gdy wzrost stężenia prolaktyny jest sześciokrotnie większy, mamy wówczas do czynienia z hiperprolaktynemią czynnościową i wskazana jest dalsza terapia lekami dopaminergicznymi. Gdy następuje umiarkowany wzrost stężenia dwukrotny bądź jego brak, należy wykonać dalszą diagnostykę w kierunku guza prolaktynowego. Kiedy wykonuje się test Schirmera? Test Schirmera wykonuje się w celu oceny wydzielania wodnej składowej filmu łzowego. W typowym badaniu oznacza się całkowitą ilość wody wydzielaną we łzach. Całkowite wydzielanie wody we łzach jest sumą wydzielania podstawowego i odruchowego. Podstawowe wydzielanie wody we łzach ocenia się po wcześniejszym farmakologicznym znieczuleniu worka spojówkowego, a odruchowe wydzielanie wody we łzach poprzez podrażnienie błony śluzowej jamy nosowej. Kiedy wykonuje się test z różem bengalskim? Zastosowanie barwników u pacjentów z zespołem suchego oka lub jego podejrzeniem umożliwia obserwację w lampie szczelinowej uszkodzeń powierzchni oka. Inaczej, zmiany te byłyby niewidoczne. Aby zagwarantować miarodajność badań, w trakcie jednej wizyty lekarskiej możliwe jest zastosowanie tylko jednego rodzaju barwienia. W gabinetach okulistycznych najczęściej dostępne jest badanie z użyciem fluorescejny. W przypadku konieczności wyboru tylko jednego testu, na przykład gdy nie można ponownie zbadać chorego z zespołem suchego oka, bardziej przydatne jest barwienie różem bengalskim, a jeszcze lepsze z uwagi na mniejszą toksyczność dla powierzchni oka barwienie zielenią lizaminową. Kiedy wykonuje się test Saks-Ona? Test Saxona ona to badanie. W którym ocenia się ilość wydzielanej śliny. Pacjent otrzymuje do rzucia kompres złożony z czterech warstw gazy o wymiarach 5 na 5 cm. Po dwóch minutach kompres jest ważony. Przy prawidłowym wydzielaniu śliny masa gazy powinna się zwiększyć o co najmniej 2,75 g. Test Saxona wykonuje się w sialopenii, Zespole Sjogrena i innych stanach sugerujących zaburzenia wydzielania śliny. Kiedy wykonuje się test Hirschberga. Test Hirschberga to test badania refleksów rogówkowych. Badanie to należy przeprowadzać podczas każdej wizyty profilaktycznej w wieku niemowlęcym. U każdego zezującego dziecka należy przeprowadzić badanie dna obu oczu. Celem testu jest wykrycie nieprawidłowego ustawienia oczu. Przebieg polega na oświetlaniu oczu latarką z wąską wiązką promieni. Kiedy stosuje się tablice Ishihary. Tablice Ishihary to tablice używane przez okulistów do sprawdzenia zdolności rozróżniania kolorów czerwonego i zielonego. Ich nazwa pochodzi od pomysłodawcy japońskiego okulisty, i Ishihary, profesora Uniwersytetu Tokijskiego. Gdy Ishihare pracował w Wojskowej Szkole Medycznej, poproszono go o wymyślenie prostego testu sprawdzającego umiejętność prawidłowego rozpoznawania kolorów przez rekrutów. Prace profesorowi niewątpliwie ułatwił fakt, że jego asystent miał właśnie tę przypadłość. Pierwsze tablice zostały namalowane farbami przez samego Ishihare.